Cześć, dzień dobry, z tej strony Blaki. Mam dla Was dzisiaj przegląd wyścigów i samochodu, którym po prostu pojedziemy. Jest to Audi R8 5.2 Coupé. Jak widzicie, niebieskie w barwach już szklanowych. Co mogę o nim na początek powiedzieć? Ciężko skręca, troszkę zarzuca tyłem, no i ma po prostu tragiczne hamulce. Co jeszcze? Nie wiem. Bo tak naprawdę jadę nim właśnie teraz pierwszy raz. Więc zaczynamy sobie może od klasówki. Jak widzicie, rozwód college. Spróbuję tutaj się przebić na doskonałym. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No, jak widzicie, szału nie zrobiłem. No, trudno takie życie. Nie chciało mi się ładować pieniędzy w doskonały start, bo to niepotrzebne mi. Jakoś sobie po prostu poradzę. Jeszcze tu ładnie mi trafik strzelił. Trafik, boziu. Ten bocik, który po prostu jest irytujący czasem. Jeżdżę w trybie jednego gracza, bo po prostu nie ma nikogo ode mnie, więc mam takie oto małe wypadki. Trasa nie jest trudna. Tylko boję się jedynie o właśnie tą serpentynę, która jest na początku, bo tutaj tak już naprawdę nie ma jakiejś filozofii, nie trzeba znać wyższego różniczkowania czy fizyki kwantowej, żeby tak naprawdę to przejechać i nie rozwalić się o byle co. Z tego miejsca od razu pozdrawiam całą grupę A. Do zobaczenia w niedzielę o 18:30 na TS-ie cotygodniówki. Filmik postaram się wrzucić również w niedzielę, ale to tylko kwestia, czy uda mi się dobrze po prostu skonwertować ten film, aby było to jak najlepszej jakości. Zaczynamy drugie okrążenie, no już jedziemy drugie, szybko przejedziemy ten rozwód i kolejną rzeczą, jaką Wam pokażę, będzie sprint, będzie Union and Hollis, Traffic City, i ktoś, kto jechał kiedyś ten sprint, to wie, o czym mówię. Najgorszą rzeczą, jaką będzie, będzie przebicie się przez tą olbrzymią masę trafików, których jest po prostu naprawdę dużo. Mamy 6 tras, chyba o tym zapomniałem powiedzieć, 3 sprinty i 3 tory. Będę jeździł na przemian, czyli najpierw rozwód, college, klasówka z klasy A, a teraz po prostu pojedziemy Union and Hollis. Również tragiczne będą przeżycia, tutaj zobaczycie, jaki ten wyścig jest dziki. I oczywiście z doskonałym pojadę sobie, żeby uciec im troszkę, bo po prostu ciężko jest potem się przebić. Jak widzieliście wcześniej, po prostu boty zaczynają trzaskać. O, albo robić coś takiego. I tutaj jest właśnie ten problem, o którym mówiłem przed chwilą. Tutaj ten ostry zakręt z tą ilością trafików, które na tej prostej tutaj mamy, potem na tych zakrętach. Tak naprawdę, jak to tutaj przejedziemy? 6 osób? Nie wiem. Wystarczy, że synchronizacja gry nie pokaże u mnie pewnych trafików i ktoś już może mieć po prostu do mnie pretensje, że jadę, nie wiem, na przenikaniu, nie wiadomo czym. Ale jak wiemy, przy takich grach synchronizacja jest najtrudniejsza. I oczywiście ta serpentyna, której nie lubię, nigdy jej nie lubiłem, nie będę, bo mnie po prostu irytuje. Nigdy nie wiem dokładnie, jak ją przejechać. Raz przejadę ją szybciej, obijając się po prostu tam o te najwyższe punkty zakrętu. A raz po prostu dobrze dohamowywując, dobrze wchodząc, składając się w ten zakręt. I zobaczcie, ile tych trafików my tutaj mijamy. Co to będzie w niedzielę? Ja nie wiem. Jeśli one będą tak sobie jeździć samowolnie, to normalnie patologia.
Zobaczcie, 4 trafiki. Ludzie w jednym miejscu. I kolejny. I tak tutaj będą się nam wyłaniać na pewno jeszcze nie jeden, nie dwa, a może nawet i z 10-15. Zobaczcie, moment. Tu się jeszcze odbiłem. Momentalnie tych trafików tyle wyskakuje, tyle nam ich wydrapia. Ale to nie jest najgorsze, bo najgorszym jest to, jak trafik nam wydropi przed samą maską. Miałem już raz taką sytuację podczas sparingu. Idealnie wyjechał mi przed maską. Czy go wydropiło? Już sam nie wiem, jak to tak naprawdę określić. I jak uderzyłem, tak mnie po prostu wyzerowało. Tak wygląda Union and Hollis dla tych, którzy nie widzieli, nie jechali, bądź po prostu będą chcieli się przejechać. Kolejną trasą będzie... Co by tutaj rzucić? Heritage Heights. O, niech będzie. Kolejne Traffic City. Po prostu, no... kolejne Traffic City. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać i jak mi to pójdzie. Oczywiście z doskonałym pojadę, żeby uciec im tutaj troszkę na samym starcie, żeby mnie po prostu nie ramowali. Również zachęcam do obejrzenia relacji z dzisiejszego sparingu klubu Maniaków Czterech Kółek, którego reprezentuję, z High Drift Squad, który odbędzie się o 19 na serwerze Szykana. Jak ja to mówię po polsku, Szynka. Zobaczymy, co to będzie. Bardzo miła ekipa. I jestem przekonany, że w miłej atmosferze przeminie nam ta godzinka, bo również jedziemy 6 wyścigów Lexusami LFA, więc będzie ciekawie. Jak widzicie, tych tutaj trafików jest dużo. Troszkę się zagadałem w temacie właśnie tego dzisiejszego sparingu, więc powracam szybko do tej trasy, bo po prostu nic nie mówię o niej. Jak widzicie, są tutaj miejsca, w których właśnie nawet na tych wyskoczniach mogą wam wydropić trafiki, w które po prostu przywalimy i nic nie będziemy w stanie już mogli zrobić. Oczywiście, jak można teraz zauważyć, auto lekko się ślizga. Nie wiem, jakby temu zaradzić. Auto na stoku na pewno też będzie tak latać, bo aktualnie mam wrzucone tam części uliczne i jedną chyba wyścigową, tylko po to, żeby po prostu go zepsuć, pojeździć sobie, a po prostu jutro będę katował na stoku. I kolejny zakręt, którego nie lubię, bo nigdy nie wiem dokładnie, jak tutaj, wiecie co, wyhamować. Nawet moją F1 mam problem tutaj jakoś dobrze się zmieścić. Zawsze próbuję jak nie bardziej szeroko wziąć ten drugi zakręt, to czy ciaśniej. Zawsze gdzieś popełniam błąd i ta prędkość wyjściowa na tym zakręcie jest bardzo, bardzo mała. Po prostu kwestia, nie wiem, pojeżdżenia chyba to. Zobaczymy, jak pójdzie. Tu kolejny ściągnięty trafik przeze mnie. Kolejne dwa i tak już tutaj jeszcze na pewno ich troszkę będzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Najgorszą rzeczą, jaką nie chciałbym, to żeby ta ilość trafików była gdzieś właśnie w takiej liczbie jak teraz na tych mistrzostwach. Mam nadzieję, że będzie ich chociaż trochę mniej, bo to dla nas wszystkich będzie wielkie utrudnienie, żeby po prostu je przejechać. Ale zobaczymy. Wszystko okaże się w niedzielę. Kończymy Heritage Heights. Teraz pojedziemy Petersburg Dam, który jest bardzo przyjemnym wyścigiem. Bardzo go lubię. Jest po prostu fajny, prosty, szybki moment nam zleci. I oczywiście z doskonałego pojadę, żeby jak najszybciej uciec im. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Może nie zrobię błędu i pojadę sobie lewą stroną, bo jakoś ta lewa strona mi zawsze pasuje, powiem wam szczerze. Z tego, co czytałem, słuchałem i pytałem, większość osób preferuje stronę
Może nie tyle co stronę, co preferuje środek, a ja znowu jestem za tą lewą. Nie wiem czemu. Zobaczymy, jak to zrobię w mistrzostwach. Jeszcze tak naprawdę nie wiem. I ten trafik, widzicie, coś tutaj kombinował. Ja nie wiem, gdzie ci ludzie z Need for Speed'a mieli pomysł, żeby trafik cofał. To nie Rosja. Nie powinno się dziać takich rzeczy, ale wiemy, że Need for Speed to Need for Speed. Tutaj się jak widać nie zmieściłem. Szkoda, no trudno. Ale to jest wyścig tylko poglądowy. Ja tego na luzie, na spokojnie, bez denerwowania się tak na dobrą sprawę, bo prawdziwe nerwy będą dzisiaj na klanowych sparingach, jak również na mistrzostwach w niedzielę. I tu już podchodzimy pod koniec wyścigu. Tutaj będę się zastanawiać, czy nie lepiej byłoby obić się tutaj właśnie, tylko że dobrze o tą ścianę, żeby tak naprawdę sprawdzić, czy lepiej dohamować, czy po prostu się odbić. Tego nie wiem. Postaram się to sprawdzić w niedzielę, bo dzisiaj już niestety nie będę miał na to czasu. I tak kończymy. Za chwilkę pojedziemy sobie North Road. Jest tam takie pewne dohamowanie, które po prostu nie umiem wyczuć żadnym samochodem, nawet jedynką. Dopiero po jakimś czasie ją wyczułem. Tutaj ten samochód ma straszne hamulce. On po prostu nie hamuje. I boję się, że nie będę umiał do niego idealnie dohamować w odpowiednim miejscu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i doskonały start mi się nie udał, bo się musiałem tutaj skwasić. Ta Lambo mi się tu niech nie pcha. Bardzo dobrze ci tak. Tu nie powinno być dramatu, tutaj wszyscy powinniśmy się zmieścić. To będzie ciekawy moment. Właśnie tutaj, bo tu często trafiki uderzają. I tu ten skręt w prawo też nie jest trudny, ale wiecie co? Właśnie tutaj ta wyskocznia, bo tu często gęsto stoją trafiki idealnie w tym przejeździe. I teraz jest ten zakręt, o którym mowa, bo ja zawsze tutaj docinam i po prostu, jak widzicie, obijam się o te bandy. Nie umiem tutaj idealnie dohamować, jakoś wejść w ten zakręt, bo reszta zakrętów już nie jest aż tak trudna. Mamy nawet dobrą prędkość, jak na pierwszy raz na wyjściu z tamtego zakrętu. I kolejne troszkę tylko trudniejsze dohamowanie. Tutaj wiele osób to robi na ręcznym. Ja tego nie preferuję. Jeśli macie jakieś pytania co do mistrzostw, co do przejazdów, piszcie po prostu w komentarzach bądź na stronie Born to Race. Jest tam po prostu dział stworzony specjalnie dla mistrzostw oraz mamy stronę mistrzostw uruchomioną, którą podam w opisie, żebyście mogli sobie spojrzeć, jak wygląda tabelka, kto jest pierwszy, kto jest na końcu, kto ma potencjał, a kto ma szansę się wybić. Szczerze mówiąc, mamy dopiero drugą sesję teraz w niedzielę, więc nie wiadomo, jak to wszystko jeszcze będzie wyglądać. Wszystko może się zmienić. Need for Speed jest nieprzewidywalny, tak jak ten teraz trafik tutaj, który cudownie mi wjechał praktycznie pod maskę. I tak kończymy sobie North Road, który jest dosyć fajnym wyścigiem. Choć czasami te niektóre zakręty wydają się trudne, to są o wiele trudniejsze przy większych prędkościach i mogą też się wydawać dla niektórych banalne, o tam moment, bu, bu i jestem, nie? Ale tak nie ma. I właśnie tutaj efekt przez trafika musiałem gdzieś tutaj kombinować, kluczyć nie wiadomo gdzie. Dobra, zostało nam Speed Street, czyli trzeci sprint i ostatni. I tutaj powiem wam, że też się troszkę boję. Dla tych, co znają tą trasę, wiem o czym mówię, bo tutaj sam początek będzie
Ciężki. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy skręt w lewo, w prawo i potem znowu w lewo i tak naprawdę nie wiadomo jak to sobie tutaj przejechać. Zaraz zobaczycie o czym mówię. O właśnie, o tym tutaj i tutaj musimy się przecisnąć, a my w 6 osób będziemy mieć tutaj ładny ścisk. Tak to trasa nie jest aż taka trudna, powiem wam szczerze, bo są trudniejsze trasy, ale w każdej trasie, łatwiejszej, trudniejszej, są i momenty dobre, które nie są trudne, i są momenty, które po prostu mogą nas irytować za każdym razem. Więc, tak na dobrą sprawę, proponuję każdemu, kto uczestniczy w mistrzostwach, bądź po prostu gra, jeździć te trasy, żeby nic nas nie zaskakiwało. Jak widzicie, tutaj te traficzki potrafią się pojawić znikąd. Tutaj ten moment, którego w ogóle nie lubię, tutaj przebijać się przez te wszystkie zakręty z tymi trafikami. No ale cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. I tak idziemy, moi drodzy, do końca. Czyli mamy Spade Street, Petersburg Dam oraz Union and Hollis jako trzy sprinty oraz Rosewood College, North Road i Heritage Heights jako trzy tory, czyli łącznie mamy 6 tras. Audi R8 Coupe 5.2. Moja ocena, no nie wiem co mam tak naprawdę powiedzieć, bo jadę pierwszy raz, nie jest to zbyt dobry samochód, za dobrze nie skręca, no a na pewno nie hamuje, to jest pewne na 100%. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Tak czy inaczej, cieszę się, że startujemy. Zobaczymy jak to nam wszystkim wyjdzie. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. No i szerokiej tak naprawdę drogi życzę ja, Blaki z klubu Maniaków Czterech Kółek.